Witajcie moi drodzy w kolejnym przeglądzie wersji Preview Beta na moim kanale. Tym razem mamy do czynienia z wersją, która zmienia i poprawia funkcje z aktualizacji Trails and Tales. Zostawcie pod przeglądem mnóstwo łapek w górę, a ja już nie przedłużając, zapraszam was wszystkich do oglądania. Zaczniemy dzisiaj od zmiany dotyczącej rezonansu wibracyjnego. Zjawisko to będzie od teraz powstawało nawet wtedy, kiedy blok ametystu będzie umieszczony nad lub pod czujnikiem skalku albo jego kalibrowanym wariantem. Czujniki te odtwarzają od teraz dźwięk wyłączenia po zakończeniu fazy odnowienia zamiast po zakończeniu fazy aktywnej. Kolejna zmiana również dotyczy kalibrowanego czujnika skalku, a mianowicie energia sygnału redstone będzie teraz poprawnie odbierana, kiedy przechodzi przez blok przewodzący taki sygnał. Również kiedy czujnik ten był zasilony, jego czujki nie świeciły, a od teraz wszystko ładnie świeci. Czujnik skalku, jego kalibrowana wersja oraz skalk shrieker nie będą tracić wibracji, które dopiero do nich lecą po wyjściu i ponownym wejściu do świata. Przejdźmy do zmian związanych z pędzlem, bo ten od teraz będzie odtwarzał swoje ogólne dźwięki. Wcześniej ich nie emitował ze względu na błędny zapis ścieżki pliku dźwiękowego. Całkowite zużycie pędzla również generowało poważny problem, a mianowicie kiedy pędzel został zużyty, to cała gra się zawieszała. Na szczęście awaria ta została już usunięta. Czas na zmiany związane ze sniferem i jego roślinami. Użycie mączki kostnej na kwieciec banecznika nie powoduje już jego duplikowania, a także zniszczenie tego kwiatu narzędziem zaklętym na fortunę nie będzie powodowało otrzymania większej ilości kwiatu niż jedna sztuka. Zastosowanie mączki kostnej na kwiecie pochodni nie skutkuje od teraz wyrośnięciem trawy i innych kwiatów w jego okolicy, a także użycie mączki kostnej na rosnącym kwiecie pochodni zwiększa od teraz jego etap wzrostu o 1. Naprawiono walkę tekstur głowy snifera z jego uszami. Jajo snifera otrzymało własny, niestandardowy dźwięk pękania. Dziwny jest fakt, iż wcześniej jajo to używało dźwięków pękania żółwich jaj. Również to jajo nie zostanie zniszczone, kiedy będzie na niego napływała taka płynąca woda, a także jajo to może zostać umieszczone pod wodą oraz w lawie. W poprzedniej wersji preview 1.20.0.22 miała również miejsce okropna rzecz, a mianowicie płyta muzyczna Relikt nie była częścią łupów w ruinach szlaku. Na szczęście kryzys ten szybko został zażegnany i wszyscy gracze mogą się cieszyć tym genialnym utworem na survivalu. Przejdźmy zatem do pozostałych zmian, jakie pojawiły się w tej wersji. Dodano dwa nowe osiągnięcia. Planting the Past, czyli sadzenie przeszłości, które odblokować będzie można po zasadzeniu jednej z dwóch starożytnych roślin, oraz Careful Restoration, czyli staranna renowacja, które zostanie odblokowane po stworzeniu udekorowanego dzbana. Jak powszechnie wiadomo, osiągnięcia nie są dostępne na wersji preview, dlatego będziemy musieli poczekać, aż zostanie wydana aktualizacja 1.20.0, w której to właśnie będziemy mogli odblokować te osiągnięcia. Kiedy gracz ma na sobie efekt bohatera wioski, to cząsteczki emitowane przez ten efekt od teraz mają wyraźny zielony kolor. Kule doświadczenia łączą się od teraz w jedną dużą kulę, kiedy zostaną przywołane komendą. Połączenie w kamieniu szlifierskim dwóch tarcz zdobionych sztandarami będzie skutkowało przeniesieniem sztandaru z tarczy w górnym okienku menu do nowej tarczy powstałej w wyniku połączenia tych dwóch. Skradanie się w miejscu o wysokości 1,5 bloku podczas korzystania z widoku trzeciej osoby nie generuje już czarnego okienka przyćmiewającego sporą część ekranu. Obrazki powitalne wyświetlane po uruchomieniu gry będą teraz generowane poprawnie zamiast do góry dołem. Dźwięki naciskania przycisku w menu nie będą już emitowane, kiedy przycisk będzie wciśnięty. Komunikat wyświetlany podczas próby usunięcia paczki zachowań ze świata importowanego z szablonu nie jest od teraz napisany z dużych liter. Mam nadzieję, że przegląd, mimo że spóźniony, jak najbardziej wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz może nawet pokuszenia się o subskrypcję kanału. Z mojej strony to na tyle, trzymajcie się i cześć!